tym roku rekrutacja do przedszkoli będzie szczególna, bo brać w niej będą udział nie tylko polskie dzieci, ale również te z Ukrainy. Rekrutacja w Katowicach rozpoczyna się jutro. Wszystkie te dzieci będą traktowane na tych samych zasadach, czyli będziemy tutaj analizować spełnianie tych samych kryteriów. W przypadku katowickich przedszkoli mamy tutaj wystarczającą bazę. Po ubiegłorocznej rekrutacji pozostało nam ponad 200 miejsc wolnych. Co oznacza, że miejsca nie powinno zabraknąć również dla ukraińskich dzieci w grupach z polskimi lub, tak jak w przypadku zespołu szkół i placówek nr 1 w Katowicach, utworzonego awaryjnie osobnego oddziału dla tych najmniejszych. Oczywiście w dalszym ciągu istnieje bariera językowa, ale na razie przedszkole rozwiązało problem na własną rękę. Dzieci bawiły się z naszymi dziećmi na placu zabaw i rodzice przyszli do mnie z propozycją, czy jeżeli by się utworzył 8 oddział dzieciaków, to czy nie będzie potrzeba wówczas zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy. I tą drogą pozyskaliśmy nauczycieli. Nauczycielki z Ukrainy na razie skupiają się nad powrotem dzieci do normalności i ich adaptacją w nowym środowisku. To jest zajęcia z rozwoju mówienia, to jest zajęcia z rozwoju drobnej motoryki. Właśnie ja także mogę stawiać dźwięki dzieciom, tak, i pracować nad rozwojem leksykogramatycznej strony mówienia, nad rozwojem związanego mówienia. To, że w placówce utworzono osobny oddział dla dzieci z Ukrainy, nie oznacza, że starsze dzieci nie są łączone z grupami już istniejącymi, gdzie uczą się polskie dzieci. Z relacji wychowawców wynika, że i jedni, i drudzy radzą sobie w tej sytuacji dobrze. Podobnie wygląda to w Sosnowcu. Tu jednak problemem może być sytuacja w żłobkach, gdzie rekrutacja, jak w innych miastach, trwa przez cały rok. Mimo zwiększonej liczby miejsc w ostatnich latach o 100%, nadal mamy długą listę rezerwowych, jeśli chodzi o publiczne żłobki, i tutaj jest problem z dostaniem się. Natomiast my jako miasto dopłacamy do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym 500 zł miesięcznie. I tutaj ta zasada również będzie mogła dotyczyć naszych gości i rodzin z Ukrainy. Jeśli oczywiście spełnią wymagania, czyli między innymi wykażą zatrudnienie u obojga rodziców.